Na pewno w końcu chcę zrobić jakiś komiks. Przez lata pytany o kontynuację ślepności od świata odpowiadałem nie. to konieczny, strasznie się wkurzył. Powiedział wtedy Twój problem trzeba było nie zmieniać. O to właśnie chodziło, żeby sobie wyrzucała tę chwilę sympatii. Obraziłem prezydenta. Doczekaliśmy się. Po dłuższej przerwie pisarza w audiochwilach, ja jestem z tego tytułu bardzo szczęśliwa. Byłam też szczęśliwa czytając twoją książkę, która miała swoją premierę niedawno. Nie będę dokładnej jednostki czasu określać, dlatego że nie mamy pewności, kiedy nasza mhm. rozmowa będzie emitowana. Ale jest to w każdym razie świeża sprawa. Dawno temu w Warszawie mhm. e, kontynuacja Ślepnąc od Świateł. Zaczęłam mhm. trochę od drugiej strony, a teraz już przechodzimy do konkretów. Jakub Żulczyk jest naszym gościem. Cześć Kuba. Cześć, witam Cię, bardzo miło mi tu być, miło mi Cię poznać. Yy, witam wszystkich, którzy będą nas słuchać, oglądać. No i poświęcą I na nas czas. Się bawić z nami. Świetnie się bawić, dokładnie. I wyniosą coś z tego. Yy, my a propos wynoszenia, to przynieśliśmy tutaj yy, Twoją mhm. książkę. Yy, książkę, na której yy, okładce pojawia się taki element, który jest, będzie zrozumiany tylko przez tych, którzy książkę... Przeczytają, aczkolwiek nie jest chyba tajemnicą, to zresztą to widać. Chodzi ci o zielony element? O zieloną pigułkę, tak. No tak, tak. Jest ona nieodłącznym elementem całej tej historii. Jeszcze chciałam cię zapytać, czy kontynuacja ślepnąc od świateł to jest coś, co wydaje ci się okej? Okay? Czy wolałbyś jednak, żeby książka funkcjonowała pod nazwą dawno temu w Warszawie? Możemy używać wymiennie, no wiesz, jakby nie ma co się obrażać, bo ta książka jest kontynuacją ślepnoc od świateł. I, I stanowi to jakieś takie rdzenie jej tożsamości mm, i powstała po to, żeby być tą kontynuacją. E, także no, ja lubię bardzo tytuł Dawno Temu w Warszawie. Uważam, że jest dużo lepszy niż na przykład Ślepnąc od Świateł 2 albo Ślepnąc od Świateł Pierwsza Krew albo Ślepnąc od Świateł Dzień Sądu i tak dalej. <noise> dawno Temu w Warszawie jednak jest fajne. Lubię ten tytuł, w ogóle lubię tytuły, lubię wymyślać tytuły. Zaczynam zawsze od tytułów. Um, ale, ale tak, no oczywiście, jest to dalszy ciąg. No. Lubisz tytuły. Ten tytuł wcale nie jest oczywisty, bo dawno temu w Warszawie po prostu nie jest akcją umieszczoną, dawno temu mhm. w Warszawie jest akcją bardzo świeżą. Mhm. Um, dodatkowo, jeszcze coś się za tym tytułem kryje i czymś on jest inspirowany, prawda? On to jest parafraza chociażby tytułu filmu Leone. Hmm, dawno, temu, yy, dawno temu w Warszawie. Hmm, chociaż to można też, są takie dwa rodzaje tytułów. Jest pewnego razu mm -hmm. i dawno temu. E, ja bardzo długo w ogóle, jak już wiedziałem, że to będzie tego typu zbitka, to bardzo długo zastanawiałem się, czy to będzie pewnego razu w Warszawie, czy dawno temu w Warszawie. Ale to już jakby wybór był ściśle taki fonetyczny co ładniej brzmi, co się ładniej mieści w ustach. E, I padło w końcu na dawno temu w Warszawie. Um, to, to już funkcjonuje, te nawiązania już były. No, sequel Desperado nazwał się yes. pewnego razu w Meksyku, albo dawno temu w Meksyku. Już nie pamiętam, jak to przetłumaczono, um, ale jest to gdzieś tam nawiązanie do tego, że wiesz co, ta powieść jest dużo bardziej taka epicka i dużo szersza od tej pierwszej części. Um, ta pierwsza część była jednak taka wąska, klaustrofobiczna. Podążaliśmy za tym bohaterem w jego perypetie, w tę jego... w taką pułapkę, którą trochę sam za siebie nastaw, zastawił, a trochę nie. I ten ekran tak się zawężał, zawężał, zawężał. Jeszcze ekran na razie mówmy, mówmy, mówię jako metafora, bo mówię tak, tak, tak. na razie opowieści, chociaż serial jest bardzo taką, wiesz, wierną, wydaje mi się, ekranizacją. To, to tutaj jakby to wszystko idzie trochę szerzej, 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 jest szerzej, szerzej. odwrotny, zachodzi proces. I i większa jest w ogóle, jakby ta skala. Jest to takie bardziej z większym rozmachem. Wymyślone, napisane i tak dalej. I ten tytuł mi się też kojarzył z czymś długim, szerokim, takim epickim, wiesz? I, i, I stąd on się wziął. Ale wziął się też z tego, że pierwszym w ogóle impulsem przy wymyśleniu tej kontynuacji, kiedy wpadłem na pomysł, żeby ją napisać, to było, wiesz, co. Yy... Jakaś taka po prostu pewność, że to musi się dziać w covidzie, podczas pandemii? Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale to chyba, chyba nawet w ogóle na samym początku pandemii już miałem pierwsze takie, kurczę, pomysły, że trzeba to będzie jakoś opisać, jak to się tylko skończy. I, i, i że ten, to ślepnąc od świateł, ta zamknięta Warszawa, jakoś od początku mi to, mi to grało. Chociaż oczywiście na początku pandemii to byłem dużo bardziej zajęty jej przeżywaniem. Ale wiesz, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wydaje mi się, że gdy dziś o tym rozmawiamy, o tym, co się działo, w tym 20, zwłaszcza w 2020 roku, a to było przecież bardzo niedawno, to było 2-3 lata temu, tak jest. To, to jednak wydaje nam się, że to było szmat czasu temu. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że z jednej strony y, ten tytuł jest ciekawy z tego względu, że dawno temu w Warszawie tyczy się tego czasu, tak jak wspomniałeś, sprzed 2-3 trzech lat, ale jednak czasu, który naprawdę wydaje nam się, że był dawno temu. Mhm. Bo tą pandemię jakoś tak odcięliśmy grubą kreską i mhm. może trochę nie chcemy o tym pamiętać, a może trochę nam się wydaje, że to życie w niej było tak abstrakcyjne, że prawie nierealne, że prawie nam się nie przytrafiło. A z drugiej strony w książce, i podejrzewam, że to akurat nie miało prawa być celowym zabiegiem, pojawiają się tematy bardzo bieżące mhm. i ty w tej książce wyprzedziłeś to, co wydarzyło się później, co w zasadzie wydarzyło się w ostatnich tygodniach. To, to zawsze się... Przytrafia, wiesz co, chyba prawie przy każdej książce. Ale to jest jakiś taki dodatkowy zmysł, który sprawia, że ty po prostu uważasz, że życie jest pewną sekwencją wydarzeń, które dzieją się w jakimś odstępie czasu i to zatacza cały czas koło i to po prostu jest nieuniknione, że to się wydarzy. Czy w ogóle o tym nie myślisz w ten sposób, tylko tak zwana wena, to jest całkiem ładne słowo... Robi to za ciebie. Bardzo ładne słowo, chociaż opisuje coś, co nie istnieje, mm -hmm. e, ale. Znaczy, raper jest Wena na przykład, ale. ale istnieje. Ale, ale jakby. Ale teraz, jak zacznę o tym mówić, to wiesz, zboczymy z trakcji. Wiesz, co to nie. Ja nie mam żadnych nadprzyrodzonych zdolności, nie umiem przepowiadać przyszłości, ale wydaje mi się, że kiedy zaczynam sobie opisywać jakieś zjawisko, albo jakieś środowisko, albo jakiś rodzaj ludzi i zaczynam sobie. Trochę tak naprawdę wyobrażać, kim jest taki człowiek, bo też te książki nie są nigdy reportażem, one są też w dużej mierze, często wiesz, wyobrażeniem. No, to... Zwłaszcza ta, ta druga część, prawda? Tak, 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 tak. Znaczy obie tak naprawdę, no wiesz. Ja, Ale ja spod... pierwszy, ta, pierwsza jeszcze była taka, że czytając ja byłam przerażona, chyba może nawet bardziej niż w przypadku drugiej książki, bo w przypadku y, dawno temu w Warszawie już miałam takie poczucie, albo sama chciałam y, mhm. je w sobie wywołać, że nie, dobra, takie rzeczy się nie dzieją wcale naprawdę. To jest trochę jednak fikcja literacka, jest to przerysowane i mogę spokojnie wychodzić z domu. Nie? Znaczy bez, bez spoilerów, wydaje mi się, że to uczucie przerysowania... Wynika tylko dlatego, że to już opowiada o czasie, który był. Śledno co świateł opowiadało o czasie, który jest w czasie teraźniejszym. Mm -hmm, Dawno oczywiście. temu w Warszawie, dalszy ciąg opowiada o czasie, który już jest za nami, stąd w ogóle tytuł Dawno temu w Warszawie to już się wydarzyło, tak. to już było. I dzieją się w tej książce pewne rzeczy, które dają Ci pewne poczucie może nierealności, dlatego że, okej, okay, gdyby one rzeczywiście się wydarzyły, pandemii, to na pewno byś o nich usłyszała. Mm -hmm. Typu tam, nie wiem, to co się wydarza na przykład w Mariocie na najwyższym piętrze tak w, tej, w tej książce. Ale to mi się wydaje, że w ogóle realizm leży zupełnie gdzie indziej i że to jeśli chodzi też o pewne na przykład opisy właśnie to, o czym mówimy teraz, o opisy jakichś ludzkich zachowań, o opisy mm, tego jak na przykład jacy są dla innych dla innych ludzi ci, którzy Zupełnie z Nienacka zdobyli ogromną sławę i pieniądze, po prostu jakby sprzedając swoje życie w jakiejś tam formie w mediach społecznościowych. Ta, ta nierealistyczność, ten, ten, taki, ten, taki, ten taki odlot. Wiesz, no też wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo realizmu, jeśli chodzi na przykład o to, co się może wydarzyć, a moim zdaniem na pewno się wydarzy w jakimś nadchodzącym czasie, jeśli chodzi o tak zwaną. Epidemię opioidową w Polsce, która może nie osiągnie takiej skali, jak osiągnęła w Stanach Zjednoczonych, dlatego że te leki nie są tak powszechnie przepisywane, ale mamy na przykład totalną epidemię benzodiazepin, które są po prostu przepisywane na gminnie. To już w Stanach było ładnych parę lat temu, tak, jest też o tym fajny dokument. Tak, i jest wiesz, i, i jeśli chodzi o opioidy, czyli o te zielone tabletki, które są na okładce. Owszem, to też się może Świetliki. komuś wydawać takie, Over the top, natomiast yy, ja wiem, że to się czai, że to właśnie rośnie, że to pączkuje, wiesz. Ale Zwłaszcza wydaje wśród się, młodych ludzi. Że jest to trochę znak czasów, że teraz ta właśnie zielona y, pigułka oczywiście niech to będzie metafora mhm. wszystkiego y, stanowi zagrożenie, a nie tak jak kiedyś. Oczywiście nie mówię, że nie było narkotyków, ale mhm. ten alkohol przestał być przynajmniej w moim odczuciu. Tym problemem, który jest na wierzchu, jest to bardziej problem osób ym, tych roczników, powiedzmy, twoich, bardziej moich, niż tych ym, najmłodszych teraz ludzi, tych nastolatków czy dwudziestoparoletnich po, osób. Podobno młodzi ludzie biorą więcej narkotyków niż piją. Tak. Ale wydaje mi się, że alkohol wciąż jest w Polsce największym problemem społecznym, jeśli Dlatego, chodzi że jest o uzależnienie. Największy, jeżeli chodzi pewnie o dostęp i. Jest jakby naj, najprostszym takim painkillerem, nie? Bo tak, jak się ale on idziemy. pełni też bardzo, wiesz co, konkretną funkcję w naszym społeczeństwie. W sensie taką społeczną towarzyską. Znaczy jest takim smarem jakby społecznym między ludźmi, alkohol i jest jakby takim jedynym chyba, jaki jest w polskim społeczeństwie, bo my żyjemy takim w ogóle w jakimś takim dziwnym Można by teraz o tym bardzo dużo, dużo mówić i mądrzej się ode mnie napisali na ten temat, bardzo fajne Książki, na przykład yy, profesor Andrzej Leder, ale bardzo to upraszczając, mi się wydaje, że my żyjemy w takim społeczeństwie, które bardzo sobie nie ufa i bardzo nie, nie ma w takiej zbiorowej podświadomości zakodowanego jakiegoś dobra wspólnego, takiego pojęcia, że jest to coś, co musimy gdzieś tam, jakby razem zbudować, i tak dalej. Oczywiście to społeczeństwo ma jakieś piękne swoje momenty, glorii i chwały. Chociażby pierwsze parę miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę. To był taki moment wielkiej glory i chwały. Być dumni z tak, tego, że tak. jesteśmy polakami i to w zasadzie w każdym miejscu na świecie, nie? Tak, ale też za bardzo się tym chyba nie waflowaliśmy, bo byliśmy za bardzo zajęci tym działaniem mm -hmm. i tym pomaganiem. Ale I, dało i... się to odczuć, ten tekst. Tak, dało się, dało się to odczuć też, że my potrafimy jakoś się zmobilizować i poświęcić, i skoordynować i pomóc i, i tak dalej. I, I nawet jeśli pod spodem tego było też trochę to, że tak naprawdę to nam się też dupa paliła i byliśmy przerażeni, bo w sumie to tak naprawdę nie było wiadomo, wiadomo mm -hmm. y, wtedy, jak to dalej się potoczy i że to my możemy być następni. A my żyjemy, byliśmy wychowani w tym w ogóle zbiorowym strachu przed tym właśnie tego typu sytuacją, że tu znowu, tak jak już wiele razy w naszej historii wiesz, ktoś tak, wejdzie tak, i wszystko tak. pozamiata. Ale jednak wiesz, do, idąc do brzegu, no, żyjemy trochę w takim społeczeństwie, moim zdaniem. Ja nie chcę ludzi krytykować, nie chcę może powiedzieć teraz, że ludzie są jacyś, że ludzie są głupi, że coś tam. to nie, nie o to mi chodzi. Tylko mi chodzi po prostu o pewien, jakby takie panujące stosunki, o, o, o jakieś takie panujące relacje, o to, że bardzo łatwo w ogóle oczywiście jest tak podzielić nas, zawiadywać strachem i tak dalej, bo te podziały, ten strach to jest coś, co jest już pokoleniowo w nas i, i, i wyssane z mlekiem matki, wtłaczane do głowy od pierwszego dnia pójścia, wiesz, do szkoły podstawowej. I ten alkohol, w końcu, potem wracam do niego, ten alkohol jest taką jedyną, tworzy społecznie taką jedyną sytuację, że my nagle po prostu się cieszymy, że my się lubimy, że my jesteśmy razem, a ten, co nie pije, to jest dziwny, bo na przykład, nie wiem, sprzedaje, czy nie wiadomo, o co mu chodzi i i jest jakoś taką, takim, taką, taką zatrutą krwią tego społeczeństwa ten alkohol. Czyli problemem jest może, hmm, chyba że źle to rozumiem, mm -hmm. nie to, że ktoś pije, tylko to, że nie umie. Czyli jako społeczeństwo nie potrafimy pić. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Jak potrafić pić? Nie ma czegoś takiego w ogóle. Nic takiego nie ma miejsca. Mi chodzi po no, a te prostu o. kraje bardziej południowe, gdzie to jest faktycznie element kultury, ale rzadko y, element. Y, który się kojarzy ze strachem, gniewem, przemocą, jest bardziej kojarzony ze słońcem, plażą i wiesz i winem. ale, do, w, tych ale w tych krajach nie wiem, które konkretnie masz na myśli, na przykład kraje. Hiszpania czy Francja, gdzie rzeczywiście w ciągu dnia idziesz sobie, widzisz mnóstwo ludzi w knajpach, którzy y, piją wino, śmieją się i tam generalnie ten problem nie jest poruszany na taką skalę. Nie, chcę, jak nie u nas. chcę być teraz jakiś mądrzejszy niż rzeczywiście jestem. Wydaje mi się, że to są na przykład, jeśli chodzi o tak zwane południe Europy, to, to są zdecydowanie mniej straumatyzowane zbiorowo społeczeństwa niż my. Mm -hmm. my się wydaje, że My wciąż żyjemy w powojennej traumie bardzo mocno, i tego, co tu się wydarzyło. Chociaż tego sami namacalnie doświadczyliśmy, to to jest wciąż. I te rysy mamy trochę tak. Głębiej. Tak, 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 tak. A to jeśli to... chodzi o alkohol i jego funkcję, to wiesz, to nie o to chodzi, że my nie umiemy pić. Mi chodzi o to, że my używamy tego alkoholu w konkretny sposób, po to, żeby po prostu zbudować jakąś wspólnotowość. Budujemy wspólnotowość alkoholem. To ci próbuję powiedzieć. To co na przykład Hiszpanie, skoro już o nich rozmawiamy, to ja słabo znam Hiszpanów, niewiele razy tam byłem, nie chcę być ekspertem od Półwyspu Iberyjskiego, ale idąc takimi może stereotypami, no to oni na przykład budują tę wspólnotowość innym rodzajem rytuałów, na przykład kuchnią, albo tak. tańcem, albo nie wiem, w inny sposób. My, no my na pewno jesteśmy bardziej smutni. Pozwolę sobie ciebie zacytować. Uwaga. Człowiek nie cierpi, bo jest uzależniony, tylko jest uzależniony, bo cierpi. Mhm. To jest myśl, której wtedy tak do końca y, nie rozwinąłeś podczas tej rozmowy, z której ja to zacytowałam, więc prosiłabym cię o to teraz. Wiesz co, to może odpowiem na to pytanie tak. Mm. Zahaczając znowu do tej książki, nie do tej mhm. zielonej pigułki, którą już może powiedzmy po prostu tak wprost to jest. To jest taki narkotyk, który się nazywa świetlik albo świetliki. Chciałem tutaj, to jest taki trochę follow-up do zespołu świetliki Marcina Świetlickiego, wybitnego polskiego poety, którego jestem wielkim fanem i który nawet chyba ostatnio mnie polubił. Mhm. E, A jakoś gadaliśmy i dał mi to do, zro, mi to do zrozumienia. E, ale jest to taki. Powiedzmy, ta nazwa też jest takim, takim trochę mm, takim nawiązaniem. Przechacz. Tak tak tak, 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 tak. Ale naprawdę z wielkiej miłości i wiesz, i, i, i szacunku. Mm, ja myślę, i znowu ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy się tym wiesz, zajmowali przez. Wiele uznajmy lat uznajmy poświęcili już, temu że tak kawał jest. życia. Zawsze będą być mądrzejsi tak niż my i możemy się teraz wymądrzeć. Tak, tak, tak. tak, tak. Uznając, za, ich, za ich, wiesz, tak... ich, <grym> za ich zgodą i dzięki ich, e, dzięki ich mądrości. Mm, wydaje mi się, że człowiek tak naprawdę, może to będzie bardzo karkołomna teza, ja zostanę za nią może gromko zjebany w komentarzach pod tym nagraniem, ale człowiek uzależniony uzależnia się w momencie pierwszego kontaktu z tym, od czego potem będzie uzależniony bo w Polsce... Predyspozycje. Tak, bo w Polsce na przykład a propos alkoholu funkcjonuje taki stereotyp, że człowiek pije, 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 pije i w końcu pije tyle, że jest alkoholikiem, bo tak bardzo dużo pije. Czyli przekroczył jakiś taki benchmark picia, taką kreskę jak na termometrze, że tu jest picie normalne, kreska i powyżej jest alkoholizm. To jakby nic bardziej mylnego. Człowiek uzależnia się wtedy, kiedy szuka ulgi. Od napięcia, mówiąc w tak największym skrócie. A alkohol jest akurat środkiem redukującym napięcie, jest sedatywem. I to jest coś na przykład w naszym podcaście, co pać po odwyku powiedziała tak. Gośka Halber, że kiedy wypiła pierwsze piwo, to poczuła, że się normalnie, tak się czują normalni ludzie. I tacy ludzie są jakby już trochę napiętnowani, żeby iść w tym kierunku. To jest. Wiesz, to jest coś, co powiedział na przykład Władysław Gomułka, mówił, że trzeba pić wtedy, kiedy człowiek się cieszy, a nigdy nie pić na smutno. Nie? Czy I sam pił raz do roku w Sylwestra. Ale chy, to jest ta taka podstawa, żeby niezdrowe używanie czegokolwiek, nawet nie tyle alkoholu, bo to może być wszystko. To może być hazard, to może być seks, to może być, nie wiem, to mogą być zakupy, to mogą być gry wideo. Cokolwiek. Używanie czegoś do rozładowania napięcia i manipulowania emocjami to jest taka książkowa definicja uzależnienia. Oczywiście te są te bardziej um, trudne do zwalczenia, albo te, które bardziej ci szkodzą, a są też takie jak sport, no, który też ci No prostu. tak, ale wiesz, no sport to też jest taka. To też jest ciekawa w ogóle, to, 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 to też jest ciekawa dziedzina. No, ja uprawiam dużo sportu, staram się, robię to już, też jestem w takim wieku trochę... Ale pewnie więcej, kiedy inne uzależnienia potrzebowałeś zwalczyć, nie? Wtedy ten sport wyszedł na pierwszy plan. No, potrzebowałeś go więcej. Tak, do dzisiaj potrzebuję go więcej. Mhm. to robię po to, żeby normalnie funkcjonować, tak. wiesz żeby normalnie jakoś tam no, no żyć, nie? Yy, nie? Nie jestem sportowcem, nie mam w ogóle jakiegoś ciśnienia na rekordy ani na, wiesz, na... Nie no, po prostu zamiast nalać sobie szklankę idziesz pobiegać, przykładowo, prawda? Tak, tylko to właśnie tu, tu też trzeba się trochę pilnować. Mm. Bo tu też można popaść w taką, wiesz, pułapkę, nie? Taką dosyć, dosyć, że tak powiem, przewrotną. Bo potem na przykład bardzo łatwo zacząć z tym Sportem iść tak, że można też się nim zażnąć. No A to akurat y, prawda, i takich przypadków pewnie znamy przynajmniej po kilka. No tak, zwłaszcza, że takie zażynanie się, kiedy widzę ludzi takich zażnających się sportem, którzy się bawią. Ja tego nie krytykuję oczywiście, jakaś część, jakaś część mi imponuje, ale kiedy widzę jakiś takich radykalnych, wiesz, Triatlonistów, jakiś w ogóle tam Armagedon, ranowców w ogóle, albo przynajmniej ludzi, którzy przebiegają w ciągu roku jakieś nieskończone ilości maratonów, albo no, którzy po prostu jakby za, zażynają swój organizm, tak? bo jest różnica. Też, kosztem zdrowia. Kosztem zdrowia, zdrowia i, te rzeczy, tak? i ten sport zaczyna pełnić trochę tę odwrotną funkcję do, zamierzonej, do zamierzonej. No to też widzę ludzi, którzy po prostu w chorobliwy sposób dalej i destruktywny regulują sobie. Emocje, tym co robią. Więc to też jest uzależnienie. A istotą jakiejś tam pracy jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, wejście w jakiś kontakt ze sobą i próba odpowiedzenia sobie na pytanie, tak naprawdę, co ja właściwie czuję i skąd się to wzięło i co to powoduje i czy ja mam na tym jakąkolwiek kontrolę. Bo ja mam i czy ja mogę to jakkolwiek rozbić, wiesz, bo. Zamiast po prostu to próbować wyłączyć i tym sterować, tylko czy ja mogę jakoś się w tym. No Tylko druga odnaleźć. sprawa jest taka, że często to robimy właśnie po to, żeby nie myśleć, no i to jest niestety błędne koło. No ale to widzisz, kurczę, no to trzeba myśleć, nie? Mm -hmm. To jest takie, niestety. Niestety, Bo... jeśli nie spędzimy swojego życia w taki sposób, że jakkolwiek nie będziemy się sobie przypatrywać i ze sobą jak, rozmawiać i słuchać siebie i obserwować siebie, jakkolwiek nie byłoby to nieprzyjemne, to to życie zamieni się prędzej czy później w. No nie chcę powiedzieć w koszmar, bo nie chcę przesadzać, ale z tego no się zawsze biorą straszne opcji. problemy. Jest to jedna z opcji. I ja nie chcę też, kogo. żeby to było jasne, wiesz, przemawiać teraz jak jakiś taki wellness guru, czy jakiś taki domorosły psychoterapeuta, bo też nie mam ku temu żadnych kwalifikacji. Ja jestem gościem, który pisze książki, opowiada historię, ma swoje tematy, jednym z tych tematów jest uzależnienie. Które jest bardzo obecne w tej książce, było bardzo obecne w Ślepnost od Świateł. W mojej książce Informacja Zwrotna, która za chwilę jest ekranizowana. ekranizowana... W ogóle jest ekranizowana w, w moje urodziny 15 o, listopada. Wszystkiego bardzo najlepszego. Często wątek moich urodzin się pojawia tutaj. Wszyscy premiery sobie uh. wybierają w okolicach. Bardzo się cieszę. Szkoda, że nie jest to premiera kinowa, bo wtedy bym się wybrała, tak wiesz, urodzinowo. No ale to może sobie się w domu. Znaczy na pewno tak. bez. Wystroję I, się i. i ma, masz na pewno inne plany na ten dzień, ale, ale zachęcam cię do. do... I wszystkich słuchających do obejrzenia informacji zwrotnej. Także wiesz, to, to jest jeden z tematów, który mnie jakoś tam fascynuje i ciągnie, ale ja o tym mówię z perspektywy takiej bardzo intuicyjnej i emocjonalnej, a, a nie mówię o tym z perspektywy kogoś, kto jest lekarzem, chociaż owszem, nagrałem o tym pięć sezonów podcastu no, razem z Julkiem Strachotówną. No właśnie, no. wiesz, można się uczyć na czyichś błędach, y, ale wiemy, że tego nie robimy najczęściej, uczymy się wyłącznie na swoich. A jeżeli już masz jakieś doświadczenia, no to nie musisz być doktoryzowany w tej dziedzinie, żeby o nich po prostu opowiadać. Natomiast wracając trochę do twórczości artystycznej jednak jeszcze y, Chciałam zapytać, dlaczego tak dużo czasu potrzebowałeś, albo czy rzeczywiście go potrzebowałeś, no. czy wynikało to z innych aspektów, że ta kontynuacja Ślepnąc od Świateł pojawiła się no, po ponad 8 latach, prawda? Mm -hmm. Tak, tak. Co wydawało się wówczas po tym boomie po od Świateł. Ja muszę powiedzieć y, naprawdę z ręką na sercu, że przeczytałam Ślepnąc od Świateł od razu y, i... Była, Ale od razu jak się ukazała? To się okazała, tak? tak, dokładnie tak. I trochę czekałam na serial. W sensie, jak się pojawił serial, to dla mnie to. Yy, serial yy, był cztery lata po, po premierze. Bardzo książki. długo. I jakoś takie miałam poczucie, że kurczę, to teraz dopiero ten serial, a z drugiej strony, jak, jak dzisiaj się przygotowywałam i też rozmawiałam z, z różnymi osobami, to też się pojawiały takie informacje, że yy, pisałeś równocześnie scenariusz. Mm -hmm. I... Nie, nie, nie równocześnie, ale... Ale tuż po... I tak sobie się kurde, to jest niemożliwe, bo ja pamiętam, że był duży odstęp, więc sobie zaczęłam sprawdzać, e, kiedy mhm. książka, kiedy serial. No i dobra, no i teraz doczekujemy się drugiej części po ponad ośmiu latach, mhm. co nie jest takie naturalne, no po, ona się powinna albo mogła śmiało i, i, i świetnie się też sprzedać tuż po, bo ludzie na to czekali. I skoro to jednak jest kontynuacja, jest zachowany sznyt z tej pierwszej części, co prawda jest trochę dłuższe, ale jak już wiem, mm -hmm. ty y, cienkich książek po prostu nie piszesz. Mm, to co Zdarzyło się, mi się na początku się? parę cienkich książek. <laughs> się, mówimy cienkich ilościowo, jeżeli chodzi o stronnicę, czy cienkich w sensie słabych jakościowo. A to jest kwestia gustu tak by <laughs> każdego, wiesz, prostu, to, to, czytelnika, ale cienki, Mniej znaków. Taką było. książkę Instytut napisałem kiedyś, to na była, była taka, taka raczej cienka. cienka. Tak. Um, bałeś wiesz? się? Przytłoczył cię sukces tej no. pierwszej części? To, nie, nie, chodzi? nie, to było jeszcze coś innego. Wiesz co, tylko sprostu, spróbuję sprostować to, co powiedziałaś o tym scenariuszu. tym scenariuszu. To było tak, że um, w, już w telegraficznym skrócie zobaczyłem film Krzyśka z koniecznego hardcore disco. Mm -hmm. Byłem na początku książki. Miałem taką w ogóle przemożną intuicję podczas oglądania tego filmu, że my musimy coś razem Efe. zrobić. Bo jakby, że Krzysiek skuma to, co mi chodzi, a jak kumam to, o co jemu chodzi. I że się dogadujemy, Zresztą my się znaliśmy wcześniej jakoś tak. To nie okay. jest tak, że byliśmy sobie obcy, ale tak też, tak na cześć, cześć się znaliśmy, powiedzmy. Mm, I... i wie Krzysiek Hen-Hen był brany pod uwagę, ale to taka sytuacja prawie nieistniejąca, były jakieś bardzo wstępne przymiarki do ekranizacji mojej pierwszej książki zrób mi jakąś krzywdę i Krzysiek gdzieś tam był brany pod uwagę jako ktoś, kto zagra główną rolę, ale to już naprawdę było wiele, wiele lat temu i... i i, I w ten sposób go poznałem w każdym razie. Ale byliśmy tam na imprezach, na mieście, coś tam. Cześć, cześć. I zobaczyłem ten film Hardcore Disco. I no byłem pod jakimś wielkim wrażeniem tego, jak bardzo Krzysiek czuje wizualnie pewne rzeczy, których nikt inny w Polsce nie czuje. I albo udaje, że czuje, jak się tego nie udaje. I wysłałem mu to, co miałem napisane. Tam chyba to było, nie wiem. Pierwszy, pierwsza część tej książki, a on powiedział, że wtedy jest posłowie z HBO, z producentką Izą Łopuch, która wtedy pracowała tam, była szefową produkcji, główną producentką. I potem z Izą zrobiliśmy jeszcze Warszawiankę. Teraz zrobimy razem tak. Z górze Psów, także ta współpraca trwa. No właśnie, a to jest projekt na. Mm... Co, przyszły rok na połowę, przyszłego roku na koniec? Przyszłego nie, wiem roku, jeszcze, nic nie, wiesz, nie wiem jeszcze. Nic nie wiem. Jeszcze nie wiem. konkrety mówić. 15 listopada premiera tak, informacji. Tak, a w górze powstaje. Te prace są bardzo zaawansowane, tyle mogę powiedzieć. Są na tyle zaawansowane, I już na pewno się to wydarzy. Na 100%. Dobra. Jesteśmy na tyle daleko, że na 100% to się dobra. wydarzy. Także to już nie byłoby to obwieszczane. Netflix ma taką politykę, że nie obwieszcza, mhm. jak czegoś nie będzie na 100%, bo potem to już jest, wiesz. Jasne. Inaczej byłby obciach, a oni sobie nie mogą trochę na to pozwolić. Natomiast ym, jeśli chodzi o ślepnąc, no to on bardzo szybko dał to Isce. Ona bardzo szybko się tym jakby zajarała. Bardzo szybko podpisała ze mną, słuchaj, umowę na sprzedaż praw. Także ja prawa sprzedałem jeszcze na etapie takiego w ogóle pisania książki. I wtedy moja agentka weszła do, weszła do, do gry i powiedziała, że słuchajcie, ale to tak nie będzie, że on będzie pisał jedną ręką scenariusz, a drugą książkę, bo wtedy wyjdzie z tego kasztan i no, po prostu on musi skończyć w spokoju powieść dokładnie tak, jak on, on ją sobie wyobraża i dokładnie tak, jak on a chce, nie się na żeby tym... ona wyglądała mhm. i dopiero potem możemy przejść do tych prac scenariuszowych, które też mają inną specyfikę i dużo jakby, są dużo bardziej zespołowe niż, niż praca nad książką, nawet jeśli teoretycznie pisze się samemu albo samemu ma się kredyt, to i tak to jest zawsze praca Zespołowa z kimś. No, i, i tak, to, tak to wyglądało. Reszta, reszta jest historią. Scenariusz, wiesz, długo powstawał scenariusz, długo był trwał prep, długo trwała, trwały zdjęcia. To był trudny plan, chociażby dlatego ze względu na osobę Kamila, który nie miał doświadczenia aktorskiego. A potem, wiesz, bardzo, bardzo długo trwała postprodukcja. Okej, okay. czyli teraz chcesz mi powiedzieć, że w. Z tego względu potrzebowałeś tego czasu tak dużo na tę drugą część. Najpierw nie, trzeba było zamknąć nie, 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 projekt. Nie, nie, teraz Ci odpowiada na pierwszą część Twojego pytania. Okay. Dlaczego serial 4 lata trwał? Serial 4 lata, był a... po książce, chociaż wieść gminna niosła, że ja już właśnie okay. zacząłem Ale jest to poniekąd mowa... połączone. No też tak. się nie mogłeś yy, rozdwoić wtedy. No nie się I zabrać rozwoić. się za drugą część. Chociaż trochę się rozdwajałem, bo w międzyczasie jeszcze pisałem książkę Wzgórze Psów. A no właśnie. I robiłem jeszcze jakieś inne rzeczy. Ja prawie nigdy nie robiłem. Nie, nie było jeszcze moim. Szczęściem taka sytuacja, że ja robię tak naprawdę jedną rzecz na raz. A od 18 lat już się zajmujesz pisaniem. Od że tak 18 powiem. lat, tak. Jestem ta no zajmuję się dłużej, ale od 18 lat zarabiam na tym pieniądzem. pieniądze. Zawodowo się. Zawodowo, tak, od 18 lat. Traktując pisanie szeroko, pisanie do gazet, pisanie artykułów. Tak. Pisanie Peletony. wszelakich rzeczy. Mm -hmm. tak, Dobra, to, Kuba, to, to wiesz... kiedy się pojawiła ta myśl, że powstanie druga część? No i słuchaj, teraz w końcu odpowiem na twoje pytanie. U mnie to zawsze bardzo długo trwa, odpowiadanie <laughs> na pytania, przepraszam cię za to bardzo. Ale e, takich gości nam trzeba. Słuchaj, pamiętam jak dziś taki moment, byłem wtedy w Kanadzie, pojechałem do Toronto na taki festiwal literacki, no, li, Toronto Literary Festival. I tam, kiedy? To był 2018 rok, to był moment premiery serialu. Okay. Pamiętam właśnie, że ja nawet nie mogłem, była taka jakaś impreza na zakończenie tam, chyba z, była jakaś taka impreza z okazji w ogóle mm, nie tyle oficjalna premiera, to taka mniejsza impreza dla ekipy i ja nie mogłem na niej być, bo właśnie byłem w tej Kanadzie wtedy. I, ale serial właśnie już wtedy wystrzelił i pojawił się trailer. I będąc w tej Kanadzie nagle zobaczyłem, że Owszem, ślepnoc od świateł kiedyś ukazało po raz pierwszy, czy tam w górze psów, to były bardzo dobrze już sprzedające się książki. Um, i, I ja miałem jakąś tam w ogóle już swoją publiczność swoich czytelników. Serial Belfer też miał już swój sukces w telewizji, bardzo dużo. Była... No to też trochę zrewolucjonizowało. Tak, ten rynek tak, tak. W tak pierwsza pewno. seria Belfra to, to, to był pierwszy mój taki wejście w ten świat taki telewizji, od razu gigantyczny sukces, wiesz? I to był pierwszy i ostatni serial, który ja wspominam, że oglądało się właśnie tak, że się czekało na kolejny odcinek i przez tydzień był to, było to szeroko komentowane w mediach tak, społecznościowych. Tak, do dziś to pamiętam, to pamiętam jak Lewandowski, do dziś pamiętam, Lewandowski, Lewandowski na Twitterze napisał. Tak, 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 tak. Kto zabił, czy coś takiego? Kto nie? zabił to... tę dziewczynę, nie? Mm -hmm. Natomiast, co chcę powiedzieć, to i wtedy zo zobaczyłem, że wiesz, że ta książka Ślepnąc od świateł, to serialowe to wydanie, to z twarzą Kamila na okładce, jest najchętniej kupowanym przedmiotem w Empiku. Już po premierze serialu, to też jest bardzo ciekawe, Chyba, nie? Po premierze trailera. A, po trailera, okej. Okay. Po premierze trailera, a już outdoor był. Okay. I ludzie zaczęli książkę kupować. I, I zrozumiałem, że to, co się stanie zaraz, to będzie ogromny sukces, jeszcze dużo większy niż ja się spodziewałem. Dzięki serialowi? Dzięki serialowi. No jakby przed serialem książki się sprzedało 70 tysięcy. To jest bardzo dużo. To jest wciąż jakby mega bestseller jak na Polskę. Ale po serialu wydaje mi się, jesteśmy zbliżamy się do 400 tysięcy. Rany boskie. Ale była okładka pierwszej części, prawda? No, już tak, jest biorę tę nową tej... okładkę i tak dalej. Rok temu było 350. to wydaje mi się, że zbliżamy się do 400. No to wspaniale. W tym momencie. Też Wyspania. na fali tej kontynuacji. No i przedsprzedaż tej książki zresztą też była jakaś szokująca, prawda? Tak, tak, była naprawdę niezła, chociaż tu jeszcze trudno mówić o jakichś liczbach, bo wciąż operujemy na tym, ile jest zamówione. To, to no jasne. na razie to jest jeszcze taki chaos w tym. Przedsprzedaż była naprawdę super. Tam 15 tysięcy egzemplarzy to. W muzyce może to niewiele, ale chociaż to też chyba złota płyta, 15 tysięcy egzemplarzy, ale Jeżeli jeśli chodzi, chodzi o. Książki, to... to jest totalny rekord, jeśli chodzi o taką sprzedaż, nie, nie wiesz, nie, nie księgarską. Wracamy do Kanady teraz. No i wtedy, jakby. Ja wiedziałem, że muszę, niedługo będę stał, wiesz, co, przed takim wyborem, co dalej robić jako twórca, że mogę to bardzo szybko skeszować, właśnie napisać wtedy tę kontynuację. I po prostu. Płakać całą drogę do banku, jak mawiał pianista, liberacze. Mm -hmm. I, I tak zrobiłoby wielu ludzi na moim miejscu. I ja w ogóle nie krytykuję tej postawy, bo to jest naturalne. Jakby dostajesz szansę od losu, masz jakąś rodzinę, masz jakieś plany, masz jakieś marzenia, chcesz je zrealizować. I, i, wykorzystujesz, i to. wykorzystujesz to, nie? Zwłaszcza, że nie miałeś tak. kryzysu twórczego. skoro Nie, nie. Byłem bardzo, nie byłem bardzo, bardzo rozgrzany i już wtedy też chyba były jakieś, bo to już było dawno, ja chyba wtedy byłem, w ja wtedy pisałem też scenariusz do Warszawianki. Rany, Jurek. Wtedy, w 2018 roku. Już wtedy? Tak, tak, tak. Pięć lat temu. A no tak, mhm. bo scenariusz powstawał wcześniej. Okej, okay, dobra, tak. Tak, to, tak, tak, tak wtedy, no bo tak mi się wydaje, bo wszedłem w Warszawiankę od razu poślepnąc, a jak był trailer ślepnąc, no to ja już byłem dużo, dużo po scenariuszu, więc wydaje mi się, że ja już wtedy byłem w Warszawiance w pisaniu jakiegoś pierwszej wersji tego scenariusza. Więc pisałem ten scenariusz do Warszawianki ale mówię kurczę, co dalej, jaką napisać dalej książkę, nie? I mam do wyboru napisać kontynuację na siłę, na której trochę teraz nie czuję, nie mam na to pomysłu. Albo mogę zrobić coś totalnie szalonego, co zawsze chciałem zrobić i coś takiego kompletnie kompletnie takiego w ogóle no, że nie będę w ogóle się zastanawiał nad tym, jak to będzie odebrane. I, I jak to będzie. Na przekór trochę. Na przekór też i wtedy napisałem taką książkę, która się nazywa Czarne Słońce. I bo wiedziałem, że w innych okolicznościach mam Świetnie pomysł na grze. tę książkę od bardzo dawna, ale w innych okolicznościach nikt mi jej nie wyda. I to jest mm -hmm. jedyny moment, że ja mogę przyjść <laughs> i Dobra. powiedzieć słuchajcie, mam pomysł na taką książkę, że głównym bohaterem jest faszysta. I w ogóle taki kompletnie popierdolony, i on potem spotyka takiego dzieciaka, i ten dzieciak to jest Jezus, wiesz. I to mm -hmm. jak w ogóle zaczynasz tę książkę tak piczować, to nagle ona, to się potykasz o własne słowa, masz takie coś, kurde, co ty właściwie komuś opowiadasz. Ale ja byłem bardzo pewien tego pomysłu i bardzo chciałem tak pójść kompletnie po bandzie. I no, i, i wiedziałem, że to jest jedyny moment, żeby to zrobić, żeby wykorzystać, właśnie, wiesz, ten. No to świetna historia. Ten sukces, nie? I wtedy, wtedy napisałem Czarne Słońce, bo sobie pomyślałem, kurczę, nic, nigdy później już ani wcześniej. Znaczy, nie, no może będę miał takie sukcesy później, ale to jest ten moment, żeby to, żeby to, to, to zrobić. Wydać, bo. Żeby prostu. to wydać, bo nie, ma, nie miało sensu. Ja miałem pomysł na tę książkę Kurczę na Czarne Słońce. Ja nie wiem, czy to w okolicach pierwszej drugiej książki ja nie miałem już tego pomysłu. Ale moja pierwsza książka się sprzedała w dwóch tysiącach egzemplarzy. Powiedziałeś już, że to na, na początek nie treść, a nazwisko tak, na okładce tak, będzie tak, decydować. Tak, więc tak, dokładnie. więc A nie ma sensu pisać i wydawać takiej książki jak Czarne Słońce. W momencie, kiedy jesteś takim autorem, no, mało poczytnym. Niszowym. Niszowym. Mhm. No bo to przeczyta to 500 osób. Mhm. I no jeszcze i fajnie, się takie recenzje tak, też Tak, 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 ale to takie coś jest sens robić. Takie prowokacje tego typu. Znaczy, oprócz tego, że to jest prowokacja, to ja jestem z tej książki bardzo zadowolony literacko, mm -hmm. żeby nie było. No, nie dziwię się. Ale ale, ale to jest prowokacja, jest sens po prostu robić, jak jest pełna sala. No, jak wiesz, jak jest pięć osób na sali i pani woźna i. Facet w ogóle techniczny, to to dla kogo robisz tę prowokację? No? Oczywiście. No a powiedz mi, bo ja miałam taką myśl, że być może nie chciałeś, ale oczywiście, nie znając się zupełnie, to mogłam sobie wymyślać mm -hmm. różne rzeczy na ten temat. Y nie chciałeś, żeby zarzucono ci, że odcinasz kupony. Tak, też, też. Ale też. z drugiej strony, czy teraz to nie jest podobna sytuacja? Czy teraz nikt ci tego nie zarzuci? Nikt. Przecież zawsze ktoś może to powiedzieć. Dobra, minęło 8 lat. Odślepnąc od świateł nie było aż takiego sukcesu wielkiego, to chciał jeszcze zrobić serial, to napisał to teraz, bo kasa mu na przykład jest potrzebna. Wiesz, takich opinii może być i tak multum. A ważne, żeby wybrzmiało, że to nie był do końca wcale zamysł. Wydaje mi się, że też wybrałem taki moment na to. Znaczy, po pierwsze, pomysł pojawił się wtedy, bo wciąż nie odpowiedziałem się na to pytanie, kurde, jestem niemożliwy. Pomysł pojawił się wtedy. Ja już wtedy... sobie chyba sam odpowiedziałem w takim razie. Nie, się... wiesz co, pomysł pojawił się wtedy, kiedy ten, powiedzmy dwa, trzy lata temu, dwa lata temu, kiedy ten fenomen dalej trwał, tej książki, tego serialu, książki i tak dalej, kiedy dalej codziennie widziałem jakiś nowy mem o Dario, czy nowy mem o jakichś innych postaciach, kiedy zrozumiałem, że to przeszło do. Jakiegoś w ogóle leksykonu takiego polskiego kina kultowego, mm -hmm. że to jest trochę tam, gdzie Psy albo Dzień Świra, ten serial. Tak. No bo sorry, to tam jest, jakby nie oszukujmy się, można tego nie lubić, może to ci się nie podobać, ale to ale tam wiesz, jest. Ale ten czarny humor, to wszystko, tak. to, to się absolutnie łączy. Tak, 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 tak. To też wiesz, to ten serial też ma tak fajnie parę warstw, nie? Jest mm -hmm. też w tym taka bardzo duża zasługa Krzyśka, Izy i tak dalej, że on ma z, z różnych, można wiesz, poziomów to brać. Natomiast jest to stałyś takim fenomenem, który ten fenomen istnieje do dzisiaj. I ludzie, wiesz, cały czas się pytali. Wydaje mi się cały czas po, na social media w komentarzach, jak taka obsesyjna mantra powtarzało pytanie: Czy on wsiadł do tego samolotu? Czy on nie wsiadł do tego samolotu? Co się z nim stało, wiesz? I a to zależy, czy ktoś czytał książkę, czy oglądał serial, bo to też można było w tym... Znaczy, inaczej. wydaje mi się, że i tu, i tu, to jest trochę niejasne. No w mm -hmm. książce jest bardziej... Dobra, niech będę już... Bo może są wciąż ludzie, którzy nie czytali obu tych książek i nie widzieli Niemożliwe. serialu. Wydaje <laughs> mi się, że są. Um, ostatnio na targach książki, przyczoraj spotkałem takich ludzi. Um, I w sensie, że... Mówisz podeszli tych po tych targach, które ym, zwojowała młodzież głównie? To od jakiegoś czasu młodzież mm -hmm. wojuje, wszystkie targi, książki. To, co uważam, jest super, wspaniałą sytuacją i fenomenem. No i wiesz, ale zrozumiałem, że to tylko ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, tylko ja mam na to wpływ. Że ja mam w sobie taką demiurgiczną władzę, że to jest moja historia, to są moi bohaterowie i tylko ode mnie zależy, co tak naprawdę odpowiedź na to pytanie. No te władze kiedy... mogłeś zamanifestować w drugiej części Tak. Kiedy zrozumiałem to, to wtedy zaczęło mnie to kręcić. Mhm. I wtedy nagle zacząłem sobie, zdałem sobie sprawę, no dobra, jesteś autorem, który zrobił różne rzeczy, ale masz też taką w ogóle potężną, w ogóle tak franczyzę, można powiedzieć, w dorobku, takie potężne coś. Owszem, nie zrobiłeś tego sam. Owszem, jakby pomogli ci w tym inni ludzie, że ten sukces ogromny też jest oczywiście zasługą Krzyśka, Izy, Obsady i, i, i wielu, wielu innych osób. Ale historia jest Twoja, postaci są Twoje, i to tylko od Ciebie zależy, co się dalej stanie. I wtedy stało się to po prostu ekscytujące dla mnie, jako dla autora. To się stało się ekscytujące literacko, to się stało wyzwaniem. To się wyzwaniem. Stało takim ogromnym wyzwaniem w ogóle. No bo kurczę, czy ja podołam, czy ja napiszę książkę tak dobrą jak ta pierwsza, albo może nawet lepszą. Mo I czy nie wpadniesz w pułapkę napisania czegoś. Identycznego, że znaczy, Mogę inaczej, to, wiesz, no, mogę to zjebać na tysiąc różnych sposobów. Mhm. Jak sama powiedziałaś, minęło trochę czasu. Jakby nikt się tego nie spodziewał, więc tu te wszystkie. Stało się to ekscytujące też dlatego, że ja zawsze robię rzeczy, których nie umiem robić. I uczę się robić je. Robiąc je. Robiąc je. I nie umiałem nigdy napisać porządnej kontynuacji. I jakby nauczyłem się robić, to robiąc książkę tę książkę. To chciałem... I, ta, ta, I ta ekscytacja to spowodowała. To, 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 I wtedy, wtedy, wtedy zabrałem się do pracy, a też wybrałem sobie taki moment, wiesz, no, że też zrobiłem in, jakieś inne rzeczy. Odświeżyłeś ten umysł. Odświeżyłem umysł, znaczy pracowałem cały czas, ale wiesz, chodzi o to, że zrobiłem... Podcast z Julkiem, który stał się jakimś takim też fenomenem. Zrobiłem powieść Informacja Zwrotna, mnie, no. Warszawianka i tak dalej. I wiedziałem, że to jest taki moment, że właśnie to już nikt mi nie zarzuci. Obraziłem prezydenta. No tak dokładnie. O, o, że nikt nie zarzuci mi wiesz, yy, że ja po prostu odcinam od tego kupony. I musiałem i wiedziałem też, że ludzie na to po prostu wiesz, co czekają. I ty też byłeś gotowy na ten powrót. Tak, I o ten tak. powrót chciałam Cię zapytać, Kuba, bo jak to by się wracało do tej Warszawy, tej drugiej części? Mhm. Bo pierwsza część zakładam opisuje trochę Twoją Warszawę, Twoje miejsca, Twoje przeżycia. Mhm. Oczywiście niekoniecznie zawsze opowiedziane z Twojej perspektywy. Ale jednak było tam więcej ciebie, przynajmniej tak zakładam. Mhm. Potem w twoim życiu bardzo dużo się pozmieniało. Minęło 8 lat od tamtego mhm. momentu, to jest szmat czasu. I ten powrót do, do tych miejsc, do tych klubów, do tego środowiska mhm. bardzo hermetycznego, na pewno musiał się wiązać z czymś, jeżeli nie trudnym, to na pewno interesującym. Oprócz tego, że była to ekscytacja, musiało to być wyzwanie też pod tym względem. Tak, tylko, że ja od początku wiedziałem, wiesz co, że mm, to, czego, co było w tej pierwszej książce, tego już nie ma. Tego nie ma już w moim życiu. Mm -hmm. Tego chyba nie ma w Warszawie. Wygl że to, to jakby nie ma co drugi raz wchodzić do tej samej rzeki. Tak. I że ta druga książka musi być zupełnie inna. I że jej głównym jakimś tematem na poziomie takim fabularnym musi być to, gdzie, jakie są konsekwencje dla tych bohaterów, tych decyzji, które oni podjęli wtedy? I to jest temat. A ja mam trochę też takie wrażenie, ale to teraz się dopiero mi urodziło w głowie, że ten Jacek z pierwszej części mhm. jest bliższy tobie teraz, a ten z drugiej części bliższy tobie wtedy. Bo, że, nie spoilerując, oczywiście. Mhm. Y ten Jacek z pierwszej części, to jest Kuba serialowy, o ten mhm. też bym chciała zapomnieć, mam nadzieję, że, zapytać, mam nadzieję, że nie zapomnę. Był taki, wiesz. No, pewnie jak ty teraz, nie bardziej poukładany, yy, wiedział, dokąd zmierza, yy, wiedział, czego nie powinien na przykład sobie robić, tak? Jeżeli on akurat co prawda wykonywał zawód pewnie daleki od twojego, mhm. ale jednak wiesz, był takim dojrzałym gościem, co trochę się zmienia. No ale w widzisz, w tej pierwszej części to było okazało się to taką maską totalną. I okazało się, że to też chyba jest taki temat tej pierwszej książki, że te lejce, które mu się wydaje, że trzyma. Mhm. Że on trzyma w rękach, to on nawet nie tyle, że ich nie trzyma, tylko one po prostu nie istnieją. Ale to sam też powiedziałeś na początku naszej rozmowy o sobie, że ciągle potrzebujesz tej, tej adrenaliny, powiedzmy, tego sportu czy tych innych rzeczy, mm. że ciągle y, musisz też sobie to idozować i to kontrolować. Więc stąd to moje skojarzenie z tym Kubą, który też w jakimś sensie trzymał to życie y, teoretycznie pod kontrolą. I wtedy sobie radził, prawda? Ale czy on sobie radził tak w ogóle, to jest pytanie. W tej pierwszej części. Ja nie wiem do końca, czy Ale on sobie radził, Ale tam to był, wiesz, krótki czas. To y -hmm. też nie mogliśmy go ocenić. Spotkaliśmy w go w pewnym danym miejscu. Dokładnie. Więc to, to, co się z nim działo wcześniej czy później, no trochę jest poza naszym zasięgiem. Można tylko odnieść wrażenie, że sobie radził, albo y -hmm. że sobie nie radził, radził, prawda? To już mamy... Już takie zaplecze czasowe w drugiej części konkretne, no bo prawie, mm -hmm. prawie dekadę, nie? Mm -hmm. więc tu jesteśmy go w stanie dopiero bardziej ocenić. A ty, znając go lepiej od nas wszystkich, możesz mm. powiedzieć, że nie trzymał tych lejców, że one nie istniały, ale jednak. Y Szary czytelnik może sobie wyobrażać Kubę, który teoretycznie niby był czarnym charakterem, a tak mhm. naprawdę tam był najjaśniejszą postacią, albo przynajmniej jedną z jaśniejszych i wzbudzał ogromną sympatię. Więc zakładam, że przez emocje, które nam towarzyszyły, każdy chciał, żeby on był ok, i żeby on mhm. to miał pod kontrolą. Więc to mógł być naturalny odbiór jego osoby. Wydaje mi się, że on po prostu, wiesz co, w tej pierwszej części pod koniec wszedł na drogę, która jest trochę bez odwrotu. I to było pytanie, od ten czego ten moment, tak naprawdę nie ma odwrotu? Wiesz, wiesz mm -hmm. od czego tak naprawdę on nie ma tego odwrotu i gdzie on dopłynie, co się z nim stanie? Czy on w ogóle ma szansę na to, żeby być kiedykolwiek człowiekiem szczęśliwym w takim rozumieniu, że w ogóle otwartym jakoś na innych ludzi? Czy on ma szansę na to, żeby jakoś po prostu. Uleczyć się. Uleczyć się, nie? Mm -hmm. To jest to, to, to było bardzo, bardzo, wiesz... I, i drugie pytanie, które... Bo, bo to chodziło o to... Zacząłem sobie... Musiałem sobie zadać pytanie. Co w tej pierwszej części najbardziej mnie interesuje? Co mnie tam najbardziej interesowało po latach? Które postaci? Którzy bohaterowie? Trochę to mm, wiemy no. poprzez to, jaka jest jak jest zbudowana tak. narracja. Tak. Czyli jest. Kuba, Jacek, y, jest pazina, tak. no i jest nowa, fantastyczna nowa postać, postać, kurtka. kurtka. Tak. I chyba nic nie zdradzamy, mówiąc, że on się tam pojawia, bo y, nic o nim więcej nie będziemy mówić, ale jest, jest nie, super odświeżenie. Myśl, myślę, że możemy powiedzieć tyle, że bardzo zależało mi na takiej postaci. Bo wiedziałem, że to, co sobą reprezentuje Jacek w tej pierwszej części jest już trochę takie. Outdated. Że to się no, przestało to, to od niego być świeże, Też, też tak, ale że tak jak ten jak jego wcześniej. taki styl, ten jego ta taka jakaś taka taka klasistowska w ogóle taka wyższość, to jego w ogóle takie zamiłowanie do czegoś, co on ma za dobry gust, jakąś taką w ogóle dystynkcję, za tak, jakąś że już klasę. to przyjemności, za przeproszeniem tego pierdzielenia tak, jego. Tak, i, I... Chodzi, chodzi o, bo to wydaje mi się, nie będzie spoiler, spoiler, jak powiem, że zależało mi na takiej postaci, która będzie, wiesz, co. Takim nowym pokoleniem, w tym co on robi, i która generalnie będzie miała bekę z niego na pewnym poziomie. Wiesz o co chodzi? Takim wiesz, że to takim w ogóle, że, że ten gość będzie mi się wydawał trochę jakimś śmiesznym. I, I zależało mi, żeby zbudować postać, która robi to samo co on, ale taką różną o 180 tak. O 180 stopni. I, I z tego się wziął pomysł na kurtkę, wydaje mi się, że ona tam super działa i też znosi trochę tego niemożliwego napięcia. No, i jest też ten Dario, nie? Jest, ale wiesz, dlaczego kurtka jest super w książce, bo to jest jedyna postać. Oczywiście pomijam mhm. te drugoplanowe, czy mhm. nawet trzecio i te mniej ważne, której sobie nie możesz zwizualizować, bo nie było jej w pierwszej części. To prawda. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład ja teraz z ekscytacją będę czekać na ekranizację, zastanawiając się, kto zagra kurtkę. Ciekawe, kto go zagra. Wiesz, zbieżny albo rozbieżny są mhm. postacią, którą ja sobie wyobrażam teraz, myśląc mhm. o nim. Bo jeszcze, a propos, Kamila i o tym, co powiedziałeś, um, że też zdjęcia się przedłużały, mhm. że on nie miał tego doświadczenia znaczy, nie, nie przedłużały się, chyba tam nie było żadnych nadprogramowych dni zdjęciowych, ale no było tam, wiem, że było. Ale trudno. spora y, krytyka się y, wylała wtedy na, na Kamila po tej pierwszej części i ja myślę, że mogłam nawet być w tej grupie, która była wysoce niezadowolona, jeżeli chodzi o tę postać. Co mi się zmieniło diametralnie ostatnio? Mhm kiedy zdałam sobie sprawę, że czytając drugą część, czytając dawno temu w Warszawie, jak chcę go. widzieć tam Kamila właśnie, mm -hmm. czyli no Kubę. Tak. No I tak. nawet miałam taki zgrzyt na początku, jak y, pojawiło się hasło Jacek. I sobie myślę, bo zaczyna się od paziny, prawda? Mm -hmm. I mówię, Jacek, to o kim ona mówi? I już miałam tego Kubę tak zakodowanego. I mm -hmm. y, y, Dobrze mi się to czytało, wyobrażając tam sobie jego. Nie pamiętałam, jak wyglądała Pazina, czy, czy oczywiście jest, nie, nie chcę teraz nikogo urazić, mhm. ale nie pamiętałam wszystkich postaci. Dario, wiadomo, mhm. no, to jest akurat y, kultowa tutaj postać. No i, ten, i ten, ten Jacek, ten Kuba serialowy, który mi został w głowie i ja miałam taką potrzebę, żeby widzieć tam jego. Troszkę go zmodyfi mhm. zmodyfikowałam, żeby on po tych latach musiał troszeczkę się zmienić, mhm. ale podobało mi się to, że słyszę jego głos Słyszę to jego takie dziwne mówienie, takie mhm. trochę komputerowe i już mi pasował do tej postaci, mhm. czyli tak jakby trochę ją wykreował na nowo. Wiesz co, ja jestem w tym obozie, który od początku był super zadowolony z Kamila. Ja też wiedziałem, o, o co chodzi Krzyśkowi. On chciał w tej roli naturszczyka, on chciał kogoś, od kogo ci inni aktorzy będą się trochę odbijać. On chciał kogoś, kto będzie takim przewodnikiem po tym świecie, w tej pierwszej części, przewodnikiem po tej takiej wystawie ok okropieństw, który będzie takim rdzeniem, wokół którego ten świat cały będzie się kręcił. Będzie równie nietypowy, I... jak był Jacek w kręcach. Tak, tak, ale też było to, wiesz, to już była inspiracja ko konkretnymi filmami. Na przykład był taki reżyser francuski Melville, który kręcił takie filmy noir, i był na przykład taki film, który on zrobił y, z Delonem samuraj gdzie Delon chyba nie, zdania nie wypowiada przez cały film i cały czas ma taki sam wyraz twarzy i gra takiego zabójcę na zlecenie. I chodziło też trochę o to, aby takiego wyzyskać z tego, właśnie takiego samuraja, jak z tego filmu Melvilla. I Krzysiek miał taką ideę, nie mi z nią polemizować, ale Krzysiek miał taką ideę, że po prostu aktor zawodowy polski, tak jak w Polsce się gra, to on po prostu to roz, za bardzo to zagra, nie? Będzie to za bardzo takie nadekspresyjne. I, I potrzebna jest ta taka siła, taka naturszczykowska, taka w ogóle zupełnie, zupełnie inna, inna energia. I stąd się wziął pomysł, tylko wiesz, no, w cholernie było ciężko znaleźć takiego aktora. I w tym momencie pojawił się Kamil, który po prostu miał no, idealne warunki fizyczne. Mm -hmm. I, i w, na takim etapie, na jakim my wtedy byliśmy, to, to już było wszystko, bo wiedzieliśmy, że go trzeba będzie zlepić od zera. <laughs> w czym ja nie brałem, od razu mówię, ja nie brałem przy, w tej pracy w ogóle udziału. To była ogromna praca, jaką wykonał z nim Krzysiek, przede wszystkim. i Ale no jakaś taka przeogromna. Ale ja myślę, że on mega dał radę. Ja myślę, że on mega dał radę. To, to I owszem, widz nie musi oceniać tego tak. Widz ogląda efekt końcowy i widz ma coś takiego, widz nie musi patrzeć na to na takiej zasadzie, o, że ja mam traktować tego z taryfą ulgową, bo to jest naturszczyk, bo to jest gość bez szkoły, bo to jest ja nie mogę tego od widza wymagać, mm -hmm. tak? Że jakby, bo to jest jakby seria telewizyjna, która ma dawać Jasne, rozrywkę a nie wiesz. Koniec. Teraz się zastanawiam, czy. Ale, ta grupa... ale ja myślę, że to gra. Ja myślę, że to totalnie gra. Nie widzę dzisiaj nikogo innego w tej roli i, i ja myślę, że ta postać też jest ikoniczna. I ja myślę, że też w nim jest. Mm, bardzo dużo tej treści, tej postaci jest mm -hmm. w ogóle. W tym serialu jest w jego sylwetce, w no, jego ja twarzy. Tak ja z satysfakcją, naprawdę. I cieszę się, że, że, że tak teraz myślę. I też się zastanawiam, czy te głosy mm, z szatni krytyków, że tak mm -hmm. powiem, były się, bardziej. A, może nie będzie plan. Ja to zawsze muszę jakiegoś syfunować, przepraszam. <laughs> Ale na sobie to może mm -hmm. żaden problem. Czy to, czy to były bardziej te osoby, które zaczęły od serialu, czy zaczęły od książki? Teraz się próbuje jakoś odnaleźć w tym i... Myślę, że to nie masz takiego znaczenia, I, wiesz. Nie wiem, bo ja myślę, że rozczarowanie mogło wynikać z tego, że wyobraziłam sobie po prostu idealną postać y, Jacka wtedy mhm. i po prostu być może Kuba y, nie sprostał tym oczekiwaniom, powiedzmy. Także mogło to z tego wynikać. Wiesz, to jest... Ja piszę, wydaje mi się, dosyć sugestywne książki które bardzo dużo ludziom otwierają w ogóle w głowach jakiś takich, wyświetlają im w głowie dużo obrazów. I to ma swoje plusy i swoje minusy. Plusy są takie, że te książki się chętnie ekranizuje, bo one są dobrym potem materiałem, żeby robić z nich filmy, seriale i tak dalej. Natomiast też minus jest taki, że potem ludzie się muszą konfrontować z tym wyobrażeniem, mhm. ale to jest też problem każdej adaptacji. nie? Że musisz Oczywiście. się skonfrontować z tym wyobrażeniem, które miałaś w głowie, i, i ono zawsze jest inne. To jest bardzo trudne zadanie. I generalnie. to jest bardzo trudne dla widza do przeskoczenia. I to wymaga pewnej takiej otwartości, mm -hmm. że ty nagle zobaczysz coś innego, niż sobie w głowie nakręciłaś, z czym się zżyłaś. I tak naprawdę im bardziej jesteś emocjonalnie zżyta z tym pierwowzorem, tym ci jest trudniej. I, i z tego właśnie wynika fakt zmiany imion przy ekranizacji? Znaczy, A nie, się zmiana, zmiana imion to jest... Zmiana imion, słuchaj, to jest zupełnie inna historia. O tym mówiłem na Facebooku. Mhm. E, pisałem na tym na Facebooku niedawno. Już parę razy to opowiadałem, ale dobra, powiem ci to z przyjemnością jeszcze raz w wielkim skrócie. Ehm, było to tak. Kiedy zacząłem pisać książkę Ślepność od świateł, to on się nazywał Kuba w tej książce. Tak jak ja się nazywam. Mhm. I ta, te fragmenty, które czytał na początku Krzysiek, z którymi poszedł to HBO, na które HBO podpisało umowę ze mną. To tam był cały czas Kuba. I kiedy skończyłem już książkę, to nagle, wiesz, ja czułem no chociażby po tym po sam, przez sam ten fakt tego sprzedania tych praw tak wcześnie, ale też z innych powodów, no czułem, że to będzie książka, która zmieni moje życie. Ja to wiedziałem. I to wiesz, że masz taki materiał, kiedy jesteś autorem, kiedy jesteś pisarzem. Wydaje mi się, że w innych dziedzinach sztuki też to jest. Nie możesz tego zrobić z premedytacją ani cynicznie. To musi samo do ciebie przyjść, ale nie umiesz, nie możesz napisać z premedytacją bestsellera. To się prawie nigdy nie uda, ale wiesz, że go masz, jak już go masz. W momencie, kiedy masz ten pomysł, kiedy zaczynasz pisać tę książkę, to, to wiesz to. Wiesz, wiesz co, co trzymasz w rękach. I ja wiedziałem, co trzymam w rękach. Ja wiedziałem, że ta książka znaczy, nie przewidywałem, że będzie aż tak, ale wiedziałem, że ona gdzieś tam na inne w ogóle piętro mnie wprowadzi. A już byłem wtedy autorem po pięciu wydanych książkach, jakby nie patrzeć. I po jakiejś tam karierze w mediach i tak dalej, i tak dalej. Ale wiedziałem, że ta książka zmieni wszystko. Ta książka jakby nasteruje mnie na drogę, którą ja tak naprawdę chciałem iść. I wiązałem z nią ogromne nadzieje. I wysłałem ją do różnych moich kolegów, autorów. Już nie pamiętam, kto mi powiedział, kto przeczytał tę książkę w takim stanie surowym, ale ktoś mi powiedział, że yy, no, że zmień mu imię, bo to w ogóle taka postać, taki świat, jak mu nie zmienisz tego imienia, to ludzie są głupi i będą... Będę myśleć, że to tobie. Dokładnie, będziesz musiał z tego tłumaczyć i w ogóle po co ci to, jakby przecież nie chcesz iść tą stroną, robić jakiejś takiej parafikcji. Yy, no i posłuchałem się i zmieniłem mu to imię na, na, na Jacek. Czemu Jacek, to już nie pomnę, yy, ale jakoś pasowało mi do tego bohatera, tylko jak już zmieniłem to imię i wysłałem tę książkę wtedy do Skoniecznego, no to Skonieczny strasznie się wkurzył, bo był przyzwyczajony już do tego imienia Kuba i w ogóle... Też tak, mi bardziej pasuje. I tak naskoczył na mnie i mówi, kurde, ale czemu Jacek, nie? Czemu Jacek? Musiał być Kuba. Ja mówię, no bo ten i ten mi powiedział, że wiesz, że... Tak mnie nastraszył. Wiesz, ja byłem wtedy takim autorem, kurde, jeszcze bardzo byłem niepewny tej sytuacji. nie, I chciałem, jakby tak się opierałem o starszych kolegów i tak dalej. No a nieczne mówi, nie, 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 to, to w ogóle to jest jakaś tragedia. Tak będzie serial, w serialu będzie Kuba, tak jak miało być. A ja mu wtedy powiedziałem stary, ale to spowoduje, że do końca życia będą się mnie pytać, dlaczego zmieniłeś to imię? Bo tego się z reguły nie robi. Nie daj się innego imienia, głównego bohatera w. Jakby w pierwowzorze i w adaptacji, a Krzysiek powiedział, twój problem trzeba było nie zmieniać, trzeba było się nie słuchać tych twoich kolegów, tylko trzeba było dać na, na Kuba, nie? I, no I na tym stanęło, no już, już był ten Kuba i ja zostałem trochę, wiesz, jak Himilsbach z tym angielskim, no to, to z tymi zmienionymi imionami, natomiast to już stało się faktem. Co ciekawe, w tłumaczeniach jest Kuba wszystkich. O, widzisz. Tak, w tłumaczeniach jest Kuba. No tak, no bo jeżeli to pójdzie w świat, Tak, to tak, w tłumaczeniach jest, jest Kuba, natomiast yy, w drugiej części, napisząc drugą część, to są no nie no, musisz się trzymać w tym jakiejś logiki, no bo wtedy już będzie kompletny burdel, wiesz, i, i nikt się nie połapie. Więc skoro to jest książka, która jest dalszym ciągiem pierwszej książki, no to niech oni mają na imiona. Bo to nie tyczy tylko Kuby, on jest no najważniejszą właśnie. postacią, ale tam są też inne postaci, którym pozmienialiśmy trochę te imiona. Tak. No to niech oni mają wszyscy na imię tak jak w tej pierwszej książce. Wiesz, żeby trzymać się. Okej, okay, książka jest dalszym Wiesz, ciągiem książki. Tak, że no. książka jest dalszym ciągiem książki, a jak kiedyś będzie ekranizacja, no to ona będzie dalszym ciągiem tego, tego pierwszego serialu. Tak, Pod i... względem aktorskim Tak, tak, tak. Nie wiem tego, no zobaczymy, ale, ale, ale te imiona będą wiesz. Po prostu tak jak w tym pierwszym serialu, żeby zachować jakieś po prostu resztki logiki w tym zamieszaniu. No. To jeszcze wracając do tych postaci i do hmm. ekranizacji zresztą. Dario, czyli no postać, tak jak hmm. powiedziałeś już wcześniej, kultowa tych memów, były niezliczone ilości hmm. na pewno. Czy to, jaką jaki sukces odniosła ta postać w serialu, zagrana no, fenomenalnie przez, przez Jana to, 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 oczywiście no, Zresztą no, nie ma nawet o czym gadać. To spowodowało, że tego Daria, i też nie spoilerujemy wcale, mm -hmm. jest tak dużo w tej drugiej części? Mm. Miało to wpływ na to? Znaczy, skołabym, jakbym powiedział, że nie. Mm. Oczywiście, że tak. Znaczy, oczywiście, że ta książka była pisana ze, świ ze świadomością serialu. I... I nawet ja widziałem tych aktorów, jak pisałem mm -hmm. tę książkę, bo to jest nieuniknione, nie? Już, już pewnie już... nawet nie pamiętasz, jak wyglądają ci, o których myślałeś przy pierwszej. Oczywiście, że tak. to się dzieje za każdym razem. So, przy każdej adaptacji, e, przy... To jest śmieszne, że to nawet nie o to chodzi, że kiedy książkę ci adaptują, widzisz aktorów, to oni ci wypychają z głowy te postaci, które miałeś w głowie, ale to jest na przykład, kiedy piszesz scenariusz, co też parę razy było moim udziałem, to w momencie kiedy pojawia się cast i widzisz jakieś na no, ogóle zdjęcia próbne jakieś są jakieś czytanie przychodzisz na czytanie scenariusza na przykład z aktorami i widzisz to już wtedy oni kompletnie wypierają mm, zajmują cię Tak, tak, to tak. Pamiętam o tym jak Piotr Adamczyk opowiadał niejednokrotnie jak często starsze kobiety podchodziły do niego oczywiście po roli y, papieża. Zastanawiam się ile osób tak odczuwa y, y, Ogromny lęk widząc teraz Jana Frycza i wyobrażając go sobie. On inaczej wygląda, Darię, nie? Pewnie. Tak, on inaczej tak, wygląda, tak. bo jednak charakteryzowany. To, to trochę zmienia to całe zmienia pod, postać mhm. rzeczy. No, on jednak nie, ma włosy, ma inną posturę, jest jakby jest innym człowiekiem zupełnie na żywo, nie? Ale jest też trochę innym Dariem niż w pierwszej części, pomimo że oczywiście dalej jest to brutalna postać. To chyba trochę jeszcze bardziej chciałeś nam go obrzydzić? Tak no, tak, no sz szła za tym, bo wiesz, oprócz tego, że Dario, jakby ta rola stała się fenomenem, w serialu, który i tak był fenomenem, to jeszcze ta rola tak to wywindowała Służę jeszcze wyżej. To wiesz, bandyta, nie? to wiesz, co po pierwsze, jednak ten ich taki faustowski zakład, ta taka relacja między nimi, jakby pod koniec tej pierwszej części, jakby. Przykryła w tej pierwszej części to, ta ich rozmowa na koniec, przykrywa trochę to wszystko, co było wcześniej. Więc to było i ta relacja ich, to, co się jakby zadzierzga pomiędzy nimi mm -hmm. na koniec, jest wiesz. Y to było naturalne, że ta druga część musi być o tym. Bo tak naprawdę to, to nawet nie ten samolot, nie ta Argentyna, tylko to jest tym właściwym w ogóle zakończeniem. Ta ich rozmowa, to, która jest. Bardzo wielu ludzi to interpretowało tak, że w ogóle. Ja byłem akurat tym bardzo zdziwiony, bo nigdy by mi to nie przyszło do głowy, ale interpretował ich, że oni są tak naprawdę jedną i tą samą osobą, że aha. oni są trochę jak w, w Fight Clubie, ten aha, Tyler aha. Darden tak, 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 i, tak. I, i ten główny bohater. Także wiesz, także to to, to. to wiedziałem, że to jest bardzo ważne i że to on musi pełnić tę dużo większą rolę w tej drugiej części niż w tej pierwszej. I wiedziałem od samego początku, że w ogóle ta fabuła. Powinna być oparta o tym, że ten Dario próbuje trochę jak taki joker przejąć w ogóle kontrolę nad całą Warszawą. Że on musi spełnić tę trochę obietnicę, którą on był w tej pierwszej serii. Że ta postać musi tak w ogóle eksplodować. I na dobre i na złe, bo to niesie ze sobą różne konsekwencje. To, to trochę odziera go z tajemnicy, to trochę go czyni mniej takim mefistofelicznym. To go zamienia bardziej w takiego skrajnego psychopatę. Ale ja wiedziałem, że to jest jedyna droga w ogóle tak naprawdę tej kontynuacji, taka wiesz, taka najbardziej przekonująca i najbardziej taka, taka autentyczna. Tak jak już powiedziałem chyba parę razy podczas naszej rozmowy, najgorsze i najgłupsze, co mógłbym zrobić, napisać jeszcze raz tę samą książkę. Tak. Ale wiesz, co jeszcze chciałem zrobić? Ja chciałem. Jakby ten fenomen Daria, który jednak jest też w jakiejś części zabawną postacią, nawet w tej drugiej części momentami jest zabawną postacią. Jest, ale jest też jeszcze bardziej brutalny i jeszcze bardziej obrzydliwy, i jeszcze bardziej człowiek sobie wyrzuca te chwile sympatii, mhm. którymi go darzy. To I jest o, to, też i o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło, żeby sobie wyrzucała te chwile sympatii, bo w, kiedy pisaliśmy scenariusz ślepną od świateł, to łapaliśmy się wtedy na tym, że bardzo nas z krzyśkiem obrzydzało i bulwersowało, jak w ogóle różni w Polsce bandyci zaczynają być, czy jacyś tacy ci z tych Pruszkowskich, czy jacyś inni. Albo zaczynają te fighty teraz, czy może pamiętam no nazwę, bo to, to się różnie. Nazywa, to to w ogóle już się rozdeło, wiesz. Do, ale to nie o sam... tym też jest w, drugiej jest w tej części. książce. Ale wiesz, że stają się jakimiś takimi bohaterami ludowymi, że w ogóle zaczynają być tacy bardzo upupiani przez tę kulturę masową. I, I nas, my trochę pisaliśmy ślepną od świateł na przekór temu, ale przez to, ten memiczny fenomen Daria, trochę to się jednak nie udało. I ja chciałem zrobić tego Daria w tej kontynuacji takiego, żeby pokazać tym ludziom, no kurczę, do tego pałacie sympatią, nie? No, do takiego. To wam się podoba? Wiesz, to, to, to jest fajne? To jest śmieszne, to jest super, to jest Edgy, to oglądają wasze dzieci na YouTube i tak dalej. To, to, to taki aspekt moralizatorski mi się włączył, ale to też trochę, trochę o to chodziło. Ale żeby on w tym aspekcie też spełnił tę obietnicę, którą był w tej pierwszej mhm. części. I to było dla mnie bardzo, bardzo ważne. I też chciałem zobaczyć, jak daleko on może pójść i jak daleko ja mogę pójść razem z nim. Bo wiesz, na, ko na sam koniec. Tej książki, to teraz nie będzie spoiler. Ale ta końcówka, która jest taka trochę jak. Z, chciałem, żeby ona była jak z czasu apokalipsy i żeby on był. Ten Dario, żeby on był trochę jak ten kurc. Mm -hmm. Że ona. No już trochę zacznę spoilerować, ale że tak trzeba do niego dojść trochę jak do tego kurca i on jest na. już sam zupełnie w takim. w takim po prostu czystym. czystym szaleństwie. E, no, żeby ta postać w ogóle wybrzmiała tak, kurczę, wszystkie dźwięki z tego instrumentu, żeby zagrały jednocześnie, którym, którym ona jest, nie? I, I może ja też chciałem po prostu zamknąć ten fenomen, nie wiem, nie wiem, nie wiem do końca, co, co ja tak naprawdę z tym zrobiłem, co mi się udało, bo to jeszcze chyba trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, mm, wiesz? Ale, ale myślisz, że zamknąłeś, um, postawiłeś kropkę, skoro już mowa o zamknięciu, czy ta tr trzecia część to jest taka możliwa niekoniecznie do mnie mana, ale możliwa melodia przyszła. Na pewno nie będzie to moja następna książka. Jak mm. to już można założyć biorąc pod uwagę twórczość. Znaczy takie, wiesz, kiedy podcinanie. mnie pytali przez lata pytany o kontynuację od świata, odpowiadałem nie. Odpowiadałem nie. To życzyłabym sobie, żebyś teraz też tak I, odpowiedział. I teraz też ci powiem, że nie. Okej. Okay. Dlatego za że tego że ja wiesz, ja jestem też adechadowcem owcem ja się bardzo szybko nudzę i ja na przykład strasznie podziwiam takich autorów, którzy potrafią na przykład, wiesz, sieknąć dziesięć tomów o tej samej postaci, mm -hmm. co się często odbywa w ramach jakiejś literatury popularnej, ale nie tylko. No, jedna z moich ukochanych książek, to na przykład cykl o Replay'u, nie? Patricia i ile tam części? Czekaj, jest fantastyczny. Pan Replay, Gra Replay, a Replay pod wodą, jest chyba cztery albo pięć, cztery albo pięć książek. Um, ale jedno, kurczę, Chandler, no, kurczę, czy Chandler i Marlowe, wiesz, tak, to są tak, takie tak. moje ukochane serie. Ale, ale ja strasznie podziwiam tych autorów, którzy potrafią jakby robić, rozwijać jeszcze ten sam pomysł, dobudowywać takie uniwersum. Czyli potrzebujesz zróżnicowania. Tak, ale bo... to widzisz, no, to masz jeszcze scenariusze. Moja Też... główna cecha fabryczna to jest brak cierpliwości. No. Hmm, być może ci nawet pomaga czasem, nie? Hmm... Tak, tak, tak. Na, na pewno na tobie pewno. samemu jest z tym najtrudniej, ale generalnie ten efekt końcowy wcale nie musi być zniszczony przez ten brak cierpliwości. Może dlatego te moje książki się dobrze czyta, czy te potem seriale się dobrze ogląda, bo ja Szybko po prostu się czyta. Bo ja po prostu muszę opowiadać takie historie, które nie zanudzą mnie samego. No właśnie o to chodzi, że to są książki dla niecierpliwych ludzi e, też. I przypomniałam sobie teraz taką historię. Dawno temu w Warszawie miała miejsce hmm. taka historia, e, kiedy pojawiło się Ślepnąc od Świateł, że po przeczytaniu y, byłam w grupie tam y, jakichś znajomych i jeden z, z kolegów był młodszy parę lat ode mnie i mówił, że on to w ogóle nie czyta książek. Nie? Jakoś tak mhm. nic go nie mogło zainteresować. Ja wie stary, no to ja mam dla ciebie... Urodziny miał tam za jakiś czas. Mówię, przecież ja mu kupię Ślepnący od świateł, to rozpocznij jego przygodę z czytaniem książek. Za dwa dni mi powiedział, że już skończył. Mhm. Co, jak już ustaliliśmy, nie jest takie oczywiste mhm. i łatwe, bo to była gruba książka, mhm. całkiem y, potężna. Z tych znaków było sporo i byłam taka dumna... Y, Pewnie nie tak, jak ty mógłbyś być, ale no ja się tak cieszyłam, że dobrałam mu teraz, otworzyłam mu teraz drogę do, do czytelnictwa i on teraz będzie czytał książki. Nie? Bo Słuchaj, że to jest książka, którą dobrze się czyta. Dwie w ogóle dwa najlepsze, no, największe komplementy, jakie ja mogę usłyszeć jako autor ostatnio, i też ostatnio słyszę ich dużo, to pierwsze, to jest taki, że tam, no bo ja, ja też jestem osobą, która jakoś tam politycznie mówi, co myśli czasami, i, i takie głosy, że kurczę, kompletnie się z tobą nie zgadzam, czy uważam, że mówisz głupoty, czy to są jakieś idiotyzmy, czy coś tam, ale nie przeszkadza mi to w tym, że twoje książki, czy twoje seriale są super i, i jestem ich wielkim fanem. To jest ogromny komplement, bo to oznacza, że jakby ja potrafię gdzieś tam odpracować, parę razy wydaje mi się swoimi różnymi publicznymi działaniami, jak jestem taki wielki rów, który Dzieli Polaków, to ja też wziąłem tam taką łyżeczkę do herbaty i też trochę wykopałem z tego rowu, ale wydaje mi się, że to odrobiłem. W miejsce tej jednej łyżeczki wrzuciłem trzy tymi książkami czy tymi serialami. Nawet nie chodzi o tę treść, tylko chodzi o po prostu o to, że są ludzie, którzy potrafią się wzbić ponad tę polaryzację. Na przykład. Ponadto, że jakoś publicznie zająłem pewne stanowisko czy pewną pozycję mm -hmm. w jakichś tam sprawach, z którymi niekoniecznie oni się zgadzają, czy na przykład nawet mogą to uważać za obraźliwe, i tak dalej, a jednak dalej czytać to, co robię. I, I to jest dla mnie, jako dla twórcy, wielki komplement. A, a druga rzecz to jest taka, że właśnie bardzo dużo ludzi mi mówi, że ja dzięki nim, dzięki mnie zaczęli czytać książki. No to, to musi być I... wspaniałe człowiek, skoro to już, ja się to jest taka coś dumna, niesamowitego. że dzięki nie mojej książce, ale książkę, którą mhm. ja komuś, mhm. książce, którą ja jakąś ofiarowałam i to już wzbudzało we mnie, wiesz, tak, mhm. ja sobie wykonałam kawał do, dobrej roboty, to co w takim razie to musi oznaczać dla ciebie, kiedy słyszysz No bardzo mi jest wtedy tak, wiesz, czuję się taki... Zbudowany. Zbudowany, ale też taki trochę skrępowany, kurczę. No jest to, jest to duża rzecz. Ale mówiliśmy też, ty mówiłeś o tym, że jesteś niecierpliwy. Czy to prawda w takim razie? No bo już widzimy, że możesz się hmm. imać różnych zajęć w, w tym hmm. samym czasie i one są od siebie różne. Napisałeś koncept słuchowiska, prawda to? Tak, 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 tak. Ale to chyba nie jest jeszcze obwieszczone publicznie, ale tak napisałem koncept słuchowiska do. Dla jednej z firm, która zajmuje się tym yy, słuchowiskami w Polsce, i chyba w przyszłym roku powinna być premiera. Powstaje teraz scenariusz na podstawie tego mojego konceptu. I jak się w tym odnalazłeś? To było ciekawe, bardzo, yy, bo jeszcze nigdy, jednak myślę, bardzo obrazami bardziej obrazami niż dźwiękiem a w słuchowisku jest jednak to inaczej wszystko, wszystko, wszystko to wygląda i wydaje mi się, że te różnice sięgają dużo, dużo głębiej w ogóle niż, bo wydaje mi się na przykład ludzi, którzy to piszą, jak to wygląda, e, na przykład Przemka Corso, znane, znanego nam, mm -hmm. e, znanego imię i tobie, który napisał już parę takich projektów, I on mówił, nie no, zapis jest jak w scenariuszu takim telewizyjnym, tylko nie, nie piszesz, że widać, tylko piszesz, że słychać, <laughs> nie opisujesz za bardzo tam na przykład wyglądu tych postaci, Moim zdaniem warto dalej dla tych aktorów, żeby oni wiedzieli, w co, w co, w co oni się wczuwają, warto im, no im robić podawanie informacji. Ja miałem po prostu taki pomysł. Ja nie chcę go na razie chyba zdradzać, no, o czym to jest i co to będzie, bo, bo niech to zrobi pierwszy ten, ten, ten nadawca. Ale jakby ja z, wziąłem tę propozycję, bo wydaje mi, wydawało mi się wtedy i wciąż mi się wydaje, że mam, miałem właśnie fajny pomysł, taki formalnie na audio. Że takiej, że przyszło mi do głowy coś, może nie jakoś mega hiperoryginalnego, ale coś, co fajnie zagra, w, właśnie w, można to zrealizować yy, w tym, w, chyba tylko tak naprawdę w takiej formie, w formie audialnej. Ale tak? nie chcę jeszcze mówić dokładnie, co to, co, to, co to będzie i kiedy, bo to niech to ten nadawca pierwszy się pochwali. No tak, ale jest to coś nowego. to jest. Co jest kolejnym tak. krokiem w takim razie? Tak. Komiks. Jako wielki fan pewnie. Tak, bardzo chciałbym kiedyś zrobić komiks, napisać. Yy, i, I kurczę, wciąż nie wiem, dlaczego się jeszcze do tego nie zabrałem. Właśnie chyba dlatego, że wiesz, po prostu cały czas robię jakąś taką mnóstwo w ogóle innych rzeczy, ale, ale w, na pewno w końcu chcę zrobić jakiś komiks. Tylko to jest pytanie, czy wciąż sobie nie odpowiedziałem na to pytanie, czy ja chcę zrobić coś, co jest związane z czymś, co już zrobiłem. Czy na przykład chcę w ogóle wymyślić jakąś zupełnie nową opowieść, jakieś nowe postaci, takie z... Żeby super bohater nie był dealerem koniecznie na <laughs> przykład. Na przykład, ale żeby coś, co po prostu jest komiksem, wiesz, od, 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 od... Zaczynam myśleć o danym pomyśle od zera z takim nastawieniem, że to idzie i, i chcę zrobić z tego, z tego komiks. Strasznie długo komiks powstaje, nie wiem, no kurczę, wydaje mi się, że gro to jest rozejrzeć się za kimś, kto byłby na przykład miał zajawę na to, żeby ze mną pracować. No tak, no bo to musi ktoś być obok, nie? Mm. Choćby nawet też te rysunki, to wszystko, to, to powinno się trzymać kupy. Jeszcze sobie pozwolę ym, na ym, fragment powiedzmy życia prywatnego, jako że zwykle się mm. staram, żeby się coś takiego pojawiało. Twoja partnerka życiowa jest ym, krytyczką filmową, filmową tak? Czy to wpływa na Twoją pracę? Czy Ty w domu często jakąś krytykę mm, słyszysz konstruktywną, jak zakładam, albo być może nawet tę niekonstruktywną, czy od ciebie wymaga się więcej? I jak często ta praca jest do tego domu w związku z tym przynoszona? No bo jest to aspekt, który Was łączy zawodowo. Wiesz, co my jesteśmy oboje tak zapracowanymi ludźmi, zapracowanymi. Że my chyba staramy się za bardzo. Nie wchodzić sobie w drogę. Znaczy nie, w ogóle nie zarzucać się tym nawzajem. Aha. Wiesz, że jakby zupełnie inne jakieś kwestie tej pracy w ogóle poruszamy. Więc ja absolutnie nie oczekuję, jestem bardzo szczęśliwy, kiedy Adriana coś tam przeczyta albo obejrzy i coś powie, i zawsze jej zdanie jest dla mnie najciekawsze i najważniejsze. Że bo tak sobie to właśnie wyobrażam. Ono zawsze, ono zawsze będzie krytyczne jakoś tam. Nie w sensie, że mnie. Nie w sensie, że negatywne, no ale krytyczne w sensie jakieś takie no, pogłębione. Mm -hmm. Natomiast wiesz, no, też są, są inne aspekty pracy i tego, jak ta praca rzutuje na twoje życie, kiedy jesteś w relacji z kimś, i inne są takie aspekty, o których rozmawiasz, o których nie gadasz z nikim innym. Yes. Um, I wiesz, i jak fajnej pracy byś nie miał, to jest też przychodzi taki moment w życiu, że to jednak jest praca, którą trzeba odsunąć, czym by ona nie była. Um, I No i, i tak, no, to, to, to jest to, to, Teraz to nie to nie wygląda, To zrobić. nie wygląda tak, jak być może wielu sobie wielu, wielu ludzi sobie wyobraża,, no, że, że my toczymy na temat jakieś takie, bardzo Trzy bo... razy dziennie przy posiłkach. Dokładnie. No, no nie, nie. No. Ale po prostu wyobraziłam sobie to tak, że na początku ona była na pewno dużym autorytetem. Nie twierdzę, że to się zmieniło, tylko że wtedy pewnie miałeś większą potrzebę, żeby usłyszeć te opinie. Myślę, tak? że Adriana się nie pogniewa, jak powiem, coś takiego, że ona yy, i do dzisiaj na to wspomina. Ja pisałem, jak pisałem ślubny światła, to my się poznaliśmy zaczęliśmy być ze sobą. I ona się nie pogniewa, jak powiem, że. Ona do dzisiaj wspomina, jak czytała, ślepnąc od świateł, książkę po raz pierwszy i się ekstremalnie przeraziła. Znaczy, bo jakby dla niej ta książka w ogóle nie miała nic wspólnego, to takiego, ta książka w ogóle nie ma nic wspólnego z człowiekiem, którego ja znam. W ogóle jakby ja jestem w ogóle wstrząśnięta i przerażona, że ty, jakby ty, ty napisałeś taką książkę. Jestem przerażona. Jakby, znaczy przerażona. Taka w ogóle, że to, to... Bo to już był czas, kiedy się poznaliście, jak to już miałeś sformatowany dysk, że tak powiem, tak? Tak, ale to nawet nie chodziło o to. To, to. to oczywiście tak, jak my się poznaliśmy, to ja byłem jakby już trzeźwy, ale nawet nie chodziło o trzeźwość, tylko chodziło o to po prostu, że jednak te książki są bardzo, bardzo ślepnące od świata i wzgórze psów zwłaszcza. Wydaje mi się, że informacja zwrotna i dawno temu w Warszawie już trochę mniej, ale te książki są bardzo nihilistyczne. Mm -hmm. I bardzo takie. E, no, takie egzystencjalnie dosyć mroczne. I na przykład w tej książce, wydaje mi się, pojawia się jakaś już jednak nadzieja. Ta książka jest taka dojrzalsza pod tym kątem. Informacja zwrotna zresztą też. Ale, tak, to są takie promyczki małe. Tak, ale ślepnąc od świateł, to był po prostu jednak black metal pod tym kątem. I ona była. To ją <grym> bardzo zdziwiło w ogóle, że. I to jeszcze byliśmy na tyle krótko ze sobą, że nas czasy pytam, zadawać pytania, ok, czy to jest kreś, on wykreował po prostu taką postać? Czy rzeczywiście w tym gościu, w tym jak on patrzy na świat, jak on widzi rzeczywistość, jest trochę jego. No tak. Ale wiesz, to są takie pytania, na które do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Kompletnie nie mamy na to odpowiedzi, bo tak naprawdę nie wiesz, ile z ciebie jest w tym, co robisz. I na przykład, kiedy piszę, mo ja, kiedy piszę moje książki, to pisze je i może poza Czarnym Słońcem, które jest takie bardzo, wiesz, przewiezione już tak na samym, jakby, wiesz, w samej idei było dość mocno przewiezione, to mam z tego, że piszę te książki i mi się wydaje, no kurczę, ja piszę, takie jest życie, nie? Takie hmm. jest życie. A potem na przykład czytam te książki, jakoś wracam do nich, czy pracuję z nimi i mówię sobie, no kurde, nie, to ja chyba aż tak, nie mam aż takich czarnych wyobrażeń i poglądów na temat ludzi i, i świata. I na pewno nie, w moim życiu nie było i nie ma tyle przemocy, którą opisuję. I, 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 i to było też takie w ogóle skąd ta przemoc cała, nie? Skąd, skąd to się wzięło? Ale może z wnętrza. Wszyscy mamy jakieś y, czarne strony. A może Wszyscy z miłości do... strach A może, może z miłości do konwencji... Nie wiem, ale z drugiej strony ulubioną książką Adriany moją jest Czarne Słońce. Ona już to jest zdecydowanie jej zdaniem moja najlepsza książka, a tam jest tej przemocy strasznie, strasznie, strasznie dużo, najwięcej, 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 tak. najwięcej, ale ona też chyba trochę w tej książce akurat nie ma czegoś takiego, że takie jest życie. Tam jest bardziej z takiego takie może być życie i to jest to jest yy... Inna różnica. Najwięcej pomocy chyba dostałem od niej przy wzgórzu psów, pamiętam, bo to był pierwszy raz, kiedy ja się pokusiłem na taką bardzo dużą kobiecą bohaterkę. Mówisz o scenariuszu. Nie, nie, o książce. O książce? o książce. o książce, o książce. No to ciekawe. O książce. No tak, ale tam rzeczywiście ta postać kobiety, którą stworzyłeś, sugeruje, że bardzo dobrze rozumiesz kobiety, albo że właśnie kobieta maczała w tym palce. Jezu, jakkolwiek to teraz nie jest ja, star ja staram się rozumieć ludzi wiesz, staram się rozumieć ludzi bez to, czy ten człowiek jest kobietą, czy mężczyzną, ma znaczenie drugorzędne. Najważniejsze w, jest w kobiecej postaci najtrudniejsze jest to, że ja jako mężczyzna, no ja nie mam doświadczenia bycia kobietą, tylko doświadczenie bycia mężczyzną fizjologiczne i psychofizyczne, tak? No i nigdy... Masz doświadczenia bycia z kobietą, a nie kobietą. Nie, no to, to tak, to tak. tak. Mam doświadczenie zimie. i do końca życia tak. mojego tak będzie. Będę miał tylko doświadczenie bycia tylko sobą. I to jest... Y to jest chyba, to jest najtrudniejsze, że musisz sobie wyobrazić albo wejść w coś, o czym, czego nigdy nie doświadczyłem. No, nie mam o tym zielonego pojęcia. Myślę, że oboje też nie doświadczyliśmy czegoś takiego jak y, zamknięcie się w ramach czasowych od A do Z. Z Oj, no, zawsze się to dzieje. Proszę cię tylko jeszcze, żebyś podał mi y, jak, jak możesz, bo bardzo. tak chciałam na koniec tylko jeszcze o tę dedykację. To dosłownie tak już słowem zakończenia. Oleńka to? To moja, moja córka, no córka Adriany. Ja jestem jej ojczymem. I to też jest super informacja, którą oczywiście znałam, przygotowując się do tej rozmowy, ale niech to też będzie takie hmm, hmm, podsumowanie tego może, jakie masz to wnętrze, pomimo tych czarnych... Wiesz co, mnie, mnie moje książki uczą tego, i coraz bardziej mnie tego uczą, czy historie, które mnie wymyślam, też szerzej mnie tego uczą. Warszawianka na przykład bardzo mnie tego nauczyła, że ja pomimo swoich różnych jakichś własnych problemów, czy emocji, czy, czy jakichś albo fascynacji jakąś konwencją, em, to tak naprawdę jestem optymistą. Ja myślę dobrze o ludziach, ja myślę dobrze o świecie, ja wierzę w ludzi, ja ciągle chcę im dawać szansę. Na przykład, nie? Ja wierzę w to, że mm, ja nie, nie. Wierzę, że jest coś poza tą otchłanią, którą wszyscy patrzymy, nie? Nawet tylko wiesz, nawet jeśli to jest tylko tu i teraz, a może właśnie jest tu i teraz i to jest super. Także i, i tego, tego też mnie uczy, wiesz, to, to co robię, no. I to jest piękne zakończenie. W takim razie i ja też y, dla tych, którzy jeszcze nie czytali drugiej części, a czytali Ślepnąc od świateł i podobała mi się ta książka, to też y, a propos dawania szans, koniecznie musicie dać szansę y, książce dawno temu w Warszawie, która jest już dostępna w zasadzie wszędzie. Bardzo ci dziękuję. Kuba. Wszędzie. Dzięki. Było super. Jeszcze zadałem Ci trochę pytań, ale najwyżej zaproszę Cię po premierze y, serialu, filmu. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Na pewno Dużo może komiks. Wydarzy. Dużo <laughs> się wydarzy. Dzięki bardzo. wielkie. Hej, papa. Pa.